Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam wszystkich widzów, wszystkich, witam również gości. Klub Swobody Myśli, no, dwa słowa wstępu. Od lutego 2018 roku działamy. To jest 32. spotkanie. Założony klub został wspólnie z Maciejem Laskiem, z tym konkretnie Maciejem Laskiem właśnie. Założyliśmy go po to, żeby się spotykać, rozmawiać, ponieważ stwierdziliśmy, że po pierwsze trzeba coś robić, a po drugie rozmowa jest bardzo potrzebna w Polsce. Stąd nazwa klubu Swobodnej Myśli Kolokwium, czyli rozmowa. Dzisiaj mamy troszeczkę inną konwencję tego spotkania, ponieważ robimy to spotkanie wspólnie z obywatelami RP z cyklu Obywatele Mają Głos. I dzisiejszymi gośćmi są Marta Kosakowska, to jest Koalicja Obywatelska, od tej strony pojadę. Paweł Siemiński, PSL, i Agnieszka Ziółkowska, chciałem spojrzeć, przepraszam, Ziółkowska z Lewicy. Z Lewicy. I jeszcze mamy Bartosza Konopę, to jest adwokat, ekspert tego spotkania, oraz ze strony obywateli RP Krzysztof Listowski. Ja jestem Jacek Kubecki. Spotykamy się z kandydatami wyborczymi i zadajemy im pytania. Jako że kandydaci dość często wydają nam się być osobami odległymi i później tak naprawdę, kiedy już stają się posłami i senatorami, to nagle są tak naprawdę, można powiedzieć, postrzegani jako oderwani nieco od nas. Ludzie nie wiedzą, gdzie takiego posła senatora spotkać, jakie ma poglądy i jak właściwie do tego doszło, że go wybraliśmy. I dlatego jeszcze przed wyborami pojawia się taki właśnie pomysł, że może by tak się z nimi spotkać i porozmawiać. Kim jesteście? Jestem poznaniaką z Grunwaldu, aktywistką, z wykształcenia filolożką i europeistką. Skończyłam filologię włoską i filologię hiszpańską na poznańskim UEM-ie oraz europejskie studia w Kolegium Europejskim na Torlinie. Posługuję się biegle 5 językami: francuskim, włoskim, katalońskim, hiszpańskim, angielskim. Z zawodu jestem menedżerką kultury, współtworzę fundację Nowy Model, która zajmuje się promocją polskiego wzornictwa. Równocześnie pozyskuję środki na finansowanie zewnętrzne, często unijne, na projekty badawczo-rozwojowe, kulturalne, społeczne. I udaje mi się to dosyć dobrze, bo ponad 4 miliony złotych na różnego rodzaju projekty pozyskałam. Od dekady funkcjonuję, jakby działam społecznie i publicznie. Początkowo związana byłam ze Stowarzyszeniem My Poznaniacy, w którym odpowiadałam za kulturę, sprawy społeczne i politykę mieszkaniową. Wtedy protestowaliśmy w Poznaniu przed horrendalnym pomysłem puszkowania lokatorów w kontenerach. Jestem współorganizatorką i współinicjatorką Kongresu Ruchów Miejskich, który narodził się tutaj w Poznaniu, który sieciuje wszystkie oddolne inicjatywy mieszkańców i udało mu się wprowadzić do agendy polityków takie kwestie jak rewitalizacja, zagospodarowanie przestrzenne, równoważony rozwój miast, konieczność większego jakby prawo mieszkańców do współdecydowania o naszej przestrzeni. I jeszcze od lat pracuję też ze Stowarzyszeniem Nasz Bocian, największym stowarzyszeniem, które wspiera leczenie płodności i adopcji. I jako najstarsza Polka urodzona dzięki in vitro jestem trochę ambasadorką tej sprawy w Polsce. Walczyłam o godność dzieci i rodzin urodzonych dzięki in vitro, a dla Poznania razem z naszym Bocianem przygotowaliśmy projekt in vitro, dzięki któremu urodziło się już 155 małych poznaniaków, nawet chyba ponad, i poznanianek, z czego jestem bardzo dumna. Gratuluję pomysłu, dziękuję oczywiście za zaproszenie. Cieszę się, że Państwo są obecni tutaj z nami. Jeśli bym mówić o mojej osobie, to z wykształcenia jestem rolnikiem, jestem też ekonomistą. Zdążyłem zrobić doktorat na SGGW w Warszawie. Poza tym no jestem akademikiem, jestem pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego, ale również przez 10 lat pracowałem w biznesie, w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, a więc znam te kwestie dotyczące w szczególności rolnictwa, czy szeroko w ogóle rozumianego
agrobiznesu. Jeśli by mówić o funkcjach sprawowanych, to w obecnej chwili żadnych nie sprawuję wybieralnych funkcji. Natomiast mam też za sobą doświadczenie związane z kreacją rozwoju oddolnego na obszarach wiejskich, czyli przede wszystkim w ramach programu LIDER. No, w zasadzie można powiedzieć, że jestem prekursorem, jeśli by mówić o tworzeniu lokalnych grup działania na terenie Wielkopolski. Przez pewien czas rzeczywiście w jednej byłem prezesem i żeśmy wdrażali program rozwoju oddolnego. W związku z tym no, też mam wiedzę, doświadczenie, jak z tymi kwestiami budżetowymi przy pozyskiwaniu środków pieniężnych trzeba sobie radzić, ale też przede wszystkim kwestie dotyczące doświadczenia, jeśli by mówić o montażu finansowym, no, bo jak każda organizacja pozarządowa z kwestiami pieniężnymi, z niedostatecznym budżetem, zawsze występują tego rodzaju problemy w postaci niedostatku środków. No, mnie się udało kilka projektów rzeczywiście wpierw przygotować, pozyskać dofinansowanie, a później skutecznie wdrożyć i ze szczęśliwym sukcesem też zakończyć ich realizację. Nazywam się Magda Kosakowska, jestem poznanianką z dziada pradziada. Kilkanaście lat temu przeprowadziłam się do podpoznańskiej gminy Kórnik i tam zaczęłam właściwie od samego początku, od momentu zamieszkania działać. Walczyliśmy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, które postanowiły nam pod pozorem modernizacji postawić ogromne słupy wysokiego napięcia. No to był jakby pierwszy akord. Zostałam wtedy radną już w zasadzie po roku, radną w gminie Kórnik. W tej chwili jestem sołtyską z największej wsi Kamionki. Jestem też radną. W ubiegłych wyborach samorządowych ubiegałam się o fotel burmistrza gminy Kórnik. Niestety, chociaż po raz pierwszy była druga tura, w drugiej turze nie udało się, także jestem w tej chwili szefową klubu My Kórniczanie, mamy stowarzyszenie My Kórniczanie, no i działam tam nadal. Bardzo bliskie mi są właśnie sprawy samorządowe, oprócz ogólnych spraw, które tak naprawdę dla wszystkich demokratów powinny być istotne, czyli właśnie przestrzeganie konstytucji i zapobieżenie temu, co się dzisiaj dzieje w Polsce. Jestem też członkinią Kongresu Kobiet oraz członkinią Nowoczesnej. Jestem przedsiębiorczynią, prowadzę działalność gospodarczą od kilkunastu lat, więc te sprawy właśnie małych przedsiębiorców, jednoosobowych działalności gospodarczych, ale nie tylko, bo też zarządzałam spółką z branży interaktywnej przez 6 lat, także też zarządzaniem się zajmuję, są mi bliskie i na pewno też w Sejmie chciałabym sprawić, że przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie przestaną być takimi obywatelami drugiej kategorii, bo niestety teraz, jak wiemy, mają dużo niższe prawa niż pracownicy etatowi na przykład, co może się wydawać dosyć dziwne. Prowadzę działalność, idę do Sejmu, żeby swoim dosyć mocnym głosem spróbować po pierwsze trochę zawrócić tory tego, co się dzieje. Na pewno nie jestem osobą, która siedzi cicho, kiedy dzieje się źle. No i będę próbowała walczyć właśnie o sprawy samorządowe i gospodarcze głównie. Także zapraszam do zadawania pytań. Ponieważ no, spotykam się z, jako że jestem bardzo aktywnym uczestnikiem Twittera generalnie, więc spotykam się z wieloma pytaniami i wątpliwościami przede wszystkim odnośnie tego, wyborcy przeciwległej strony, czyli wyborcy PiS-u, twierdzą, że wasza przyszła koalicja rządowa, to zakładamy, że PiS nie zdobywa większości i w tym momencie taka koalicja jakby jest możliwa. Padają pytania i wątpliwości w zasadzie, że ta koalicja jest tak różna, że jej się sklecić nie da. Chciałbym, żebyście dosłownie w krótkich słowach, w dwóch, trzech zdaniach powiedzieli, że to jednak jest możliwe i przekonali do tego, że to jest możliwe. Po to zaprosiliśmy przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy,
żeby właśnie to usłyszeć, jeśli mogę. Tym razem od Marii. Dobrze. To znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że ludzie tacy jak my są w stanie się porozumieć. Tak? Jeśli mamy podstawy demokratyczne, nawet jeśli różnią się w niektórych punktach nasze programy, to zawsze można wypracować jakiś kompromis. Akurat ja z Agnieszką spotkałyśmy się w tym tygodniu w Puszczykowie. Było sporo kandydatów właśnie z Lewicy i z Koalicji Obywatelskiej. I powiem szczerze, że ja pod większością rzeczy, być może jestem tą bardziej lewą frakcją koalicji, ale też jestem liberałką i to pod każdym względem. Myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby się porozumieć. No w kwestiach fundamentalnych, takich jak w tej chwili dzieją się w Polsce, zagrożenie dla demokracji, próba odwrócenia tego złego toru, którego jesteśmy świadkami od paru lat. Tutaj absolutnie nie sądzę, żebyśmy w jakikolwiek sposób, czy z PSL-em, czy z Lewicą, mieli się różnić. Wiadomo, że każdy z nas tak naprawdę tutaj siedzących ma odrobinę różne zdanie na jakieś tam tematy, no ale Sejm tak jest ukształtowany, że przeważnie jednak wymaga kompromisów. Tak samodzielnie rządzące partie, to nie wiem ile razy się zdarzyły w naszej historii. No właśnie. Pierwszy raz. I powiem brzydko, no ja oczywiście nie mówię o wyborcach PiS-u, bo to jest odrębna sprawa, ale w moim przekonaniu PiS tak naprawdę jest bezideową partią. To jest partia, która pragmatycznie dąży do zmiany ustroju i tam również są ludzie, którzy prawdopodobnie mają różne zdanie na pewne tematy. Oni są wojskiem. To jest coś, czego może trochę powinniśmy się nauczyć, żeby być bardziej zdyscyplinowani. Niemniej, no wszystko przed nami. Myślę, że główny cel wszyscy widzimy. Okej, Paweł? Ja myślę, że to zdanie przytoczone jest tylko i wyłącznie czarną propagandą PiS-u. Dotychczasowe doświadczenia w zasadzie pokazują, że te wszystkie trzy strony potrafiły się ze sobą porozumieć i potrafiły, proszę Państwa, tworzyć efektywnie funkcjonujące rządy. Także nie widzę żadnych podstaw, żebyśmy rzeczywiście wspólnie nie potrafili się dogadać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście, tak jak na początku było wspomniane, myślę, że kluczem do wszystkiego do utworzenia potencjalnego rządu jest uczciwy dialog i myślę, że wszystkie strony będą miały taką wolę, żeby rzeczywiście no, odeprzeć ten frontalny atak adwersarzy z PiS-u. Przede wszystkim, już nie będę powtarzać tego, co powiedziałam Magda i Paweł, może powiem to z troszkę innej strony. Ja uważam, że bogactwem Sejmu jest jego różnorodność. Gdybym chciała głosować na Grzegorza Schetynę, to bym pewno przystąpiła do Koalicji Obywatelskiej, ale szanuję, proszę Magda, to ja będę głosowała, powiem to bezczelnie, na siebie. Tak. Nie na Grzegorza Schetynę. Ale chodzi mi o to, że przed kampanią teraz wyborczą było takie wielkie pospolite ruszanie, że wszyscy powinniśmy pójść do jednej wielkiej koalicji, która właśnie byłaby tworem wtedy bez programów, bez idei, bez wartości. A jak jest oczywistą rzeczą, że na arenie politycznej trzeba wypracować kompromisy i funkcjonalne rozwiązania, to też bardzo ważną rzeczą jest wprowadzanie różnych tematów do agendy, dbanie o różnorodność i pluralizm tej sceny demokratycznej, żeby nie mówić wszystkiego jednym głosem. Obstawiam, że jakiekolwiek rozmowy koalicyjne dotyczyłyby minimum programowego, ale z drugiej strony rolą posłów i posłanek nie jest tylko bezideowe kalkulowanie, co możemy zrobić, jest wprowadzanie różnego rodzaju tematów do agendy. Jeden na przykład z mi bliskich jest kwestia ordynacji, którą bym się na przykład chciała zająć, bo uważam, że dąd jest bardzo krzywdzący i odbiera nam właśnie to bogactwo, które moglibyśmy w Sejmie widzieć. Tego ofiarą padliśmy my, jako my poznaniacy w 2010 roku w Poznaniu, gdzie byliśmy pierwszym ruchem miejskim, który wystartował do wyboru. Dostaliśmy 10%
i nie mieliśmy żadnego radnego. Powiedzmy, jest to dosyć podobny wynik do którego, który zrobił ruch Palikota, jednak wprowadził jakąś reprezentację do Sejmu. I wydaje mi się, że właśnie to bogactwo, te różne konkretne, też często eksperckie postulaty są w stanie jakby sprawić, że to będzie bardzo, bardzo dobra koalicja. Bo ja nie będę udawać, że jestem ekspertką w sprawach rolniczych i że się na tym znam, ale będę walczyć o świeckie państwo, o prawa kobiet, o wsparcie leczenia niepłodności in vitro, o ekologię, bo tym jednym powietrzem oddychamy wszyscy. Więc myślę, że to nie patrzmy tylko na tę koalicję jako twór, który będzie kompromisem ze ściśniętymi zębami zrobionym, tylko będzie, myślę, mam nadzieję, ekspercką współpracą różnych grup. To ja w tym momencie zabiorę głos i zadam jedno pytanie. Czy macie jakieś wspólne pozycje programowe? Bo dzisiaj słyszę wolę. Oczywiście ta wola jest związana z naruszeniami demokracji, z podziałem władzy. To jest jasne, mam nadzieję, że to jest kwestia przemijająca. Natomiast współpraca powinna opierać się na wspólnej płaszczyźnie. Jakie to prawa? Ja może powiem tak, wiem jakie punkty mam wspólne z Magdą. Tak. Wiem jakie punkty mam wspólne z Magdą. Jestem święcie przekonana, że razem będziemy pracować na rzecz praw kobiet, na rzecz równości, na rzecz świeckiego, ja tobie pokażę, jaka jest ta słynna szóstka i teraz powiesz mi, czy się czymś różnimy tak możemy, naprawdę. Tak, nie? Ja się generalnie nie obawiam tutaj porozumienia między koalicją a lewicą. Troszeczkę mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o PSL. Myślę, że otóż jeśli wy w takim układzie mówicie o tych wspólnych płaszczyznach, to proszę Państwa, tutaj w koalicji także widzę na przykład bardzo ważne zagadnienie poświęcone Polska zdrowia, tak? W PSL-u oczywiście kwestie zdrowotne dla obywateli mają jak największe znaczenie i to wręcz postulujemy, że nakłady trzeba rzeczywiście zwiększyć na ochronę zdrowia. W naszym kraju tam z tych niespełna 5% do blisko 7%, żeby rzeczywiście obywatelom zapewnić lepsze warunki dostępu do ochrony zdrowia. Kolejna kwestia, przecież tutaj również widzę kwestie dotyczące w ogóle problemów gospodarczych. Tak samo po stronie koalicji obywatelskiej, jak i też po stronie lewicy rozumiem, że te kwestie są również ujęte. Państwo też nie jesteście przecież obojętni na sprawy związane z gospodarką. No, jeśli by mówić o edukacji i kulturze na przykład, też w PSL-u takie zagadnienia się znajdują. Oczywiście nie bez powodu. Jesteśmy przeciw cenzurze, to na pewno. Oczywiście nie bez kozery. Kolejną płaszczyzną współpracy są kwestie dotyczące zagadnień ekologicznych, klimatu, wody. No, to są problemy uniwersalne, które nas wszystkich dotykać będą. Niezależnie od króciutko, jakby po jednym słowie, praworządność, gospodarka, edukacja zdrowia. Środowisko. Ja bym powiedziała usługi publiczne, bo chyba wzrost, nie wiem, czy to jest teza będzie kontrowersyjna, ale uważam, że nie będziemy mieć dostępnej wysokiej jakości usług publicznych dla wszystkich, jeśli nie będziemy więcej płacić nauczycielom, pracownikom sądów, lekarzom, pielęgniarzom po prostu. I tu też jest zgodę. Ja powiem tak, pewnie jest tak, że wszyscy mamy podobne pragnienia dotyczące tego, jak ta nasza Polska powinna wyglądać. I tutaj absolutnie nie ma rozdźwięków. Mogą być różne propozycje i zdziwiłabym się, gdyby nie było rozwiązań, które nas doprowadzą do tego stanu. Tak? Ale też sądzę, że od tego jest Sejm i od tego jest koalicja, żeby wypracować takie rozwiązania, które będą kompromisowe i dla wszystkich gdzieś tam do przyjęcia. Bo też, żebyśmy nie popadli w populizm, wszystkiego się nie da od razu zrealizować. Tak? Jeśli ktoś twierdzi, że tak jest, no to jest nieuczciwy w mojej opinii wobec swoich wyborców. Jestem gorącym zwolennikiem podziału opozycji na te trzy bloki. Pod warunkiem jednym, podstawowym, że PSL-owi uda się przekroczyć te 5%.
Gorąco kibicujemy, żeby... Tak, gorąco kibicujemy. Rozumiem, że państwo wspieracie. Oczywiście tak, jak najbardziej. Pomysł, że łączy was to, że chcecie ochronić zdrowie i edukację, jest naprawdę super. Oczywiście, że wszystkich nas łączy to, że chcemy, żeby było dobre, dobra edukacja. Przepraszam, obserwujemy scenę polityczną i widzimy, jak PiS demoluje edukację, jak dzieci mają do 20 któreś zajęcia, jak nisko opłacani są nauczyciele, z jaką pogardą się ich traktuje, z jaką pogardą traktuje się lekarzy, pielęgniarki, rezydentów, z jaką pogardą traktuje się niepełnosprawnych. Znaczy to nie trzeba, to się widzi, to nie trzeba. Ja powiem inaczej. Program powinien być, i nie ma w tym chyba nic złego, odpowiedzią na to, co najbardziej nurtuje w danej sytuacji kraj. Tak? Więc jeśli my widzimy, i wydaje mi się, że to jest dobry objaw, że wszystkie trzy ugrupowania diagnozują, tak, że jest problem z edukacją, że jest problem ogromny ze zdrowiem. Ale myślicie, że w programie PiSu czy w programie Konfederacji jest to, żeby zepsuć edukację? Nie, tam nie. Czytałem te programy, tam nie jest tak napisane, że chcemy zepsuć edukację. Myślę, że wyborcy i wyborczynie Polki i Polacy są mądrzy i widzą, co się dzieje w tym kraju, obserwują i są w stanie pokazać i wskazać palcem, jak mają do czynienia z hipokrytami. Ja myślę, że nie... To jeśli mówimy o partii, która robi coś jednego, a głosi coś innego, to zostanie zweryfikowane 13 października przy urnach wyborczych. Po prostu. I ja głęboko liczę... A to też jest wspólne. Nie ma takiej partii, która mówi, że to 13 października nie zostanie zweryfikowane. Nie. Znaczy, ja przede wszystkim mówię, że wyborcy patrzą na to, co się dzieje i analizują. Tak? Znaczy nie są obojętni i oprócz czytania programów też oglądają programy publicystyczne, widzą, jak konkretni politycy, jak partie głosują. Okej, jeśli by mówić o tej dewastacji gospodarki, że żadna partia tego nie zamierza, no może i rzeczywiście nie zamierza. Nie, ja nie mówię o zamierzeniach, ja mówię o programach wyborczych. Jasne, w programach wyborczych, tak, nie zamierza dewastować. Natomiast praktyka pokazuje, albo w krótkim czasie może pokazać zgoła co innego. Otóż zastanówmy się proszę nad taką kwestią. Mianowicie szeroko rozbudowane transfery pieniężne na politykę społeczną realizowane na pewno będą pociągać za sobą konieczność ogromu wydatków pieniężnych. A z drugiej strony przecież mamy w polityce PiS-u, w programie wyborczym, że obniżki podatków dla takich grup, i jeszcze dla innych grup. No to ja się zastanawiam, jak ten budżet kraju ma się spinać rzeczywiście w przyszłych latach, a podobno ma być zrównoważony na przykład w przyszłym roku. Z jednej strony, jeśli więcej wydajemy, a mniej pozyskujemy przychodów do budżetu, dla mnie na dłuższą metę to jest niestety, ale dewastacja gospodarki. Dewastacja pewnie tym się kończąca, że będzie wzrastało jeszcze większe zadłużenie, jakie mamy na tą chwilę. Tak to widzę, tak to rozumiem. Chciałbym zadać pytanie numer 13. To jest pytanie w zasadzie z tezą. Tak, brzmi, jakie działania należy podjąć, by powstrzymać niszczenie przez rząd i parlament demokratycznego państwa prawa. Gdybyście państwo mogli odnieść się do tego w dwóch przypadkach. Wygrywacie, to znaczy jesteście w stanie mieć wpływ na rząd większy niż dziś oraz taki sam jak dziś. To są dwie sytuacje różne. Jakie działania? Chodzi o działania, które trzeba by było podjąć, żeby powstrzymać tą dewastację. Przede wszystkim odwrócić to, co się wydarzyło, publikować wszystkie wyroki, odpartyjnić publiczne media, zagwarantować niezależność instytucjom. Lewica proponuje powołanie takiej komisji przywrócenia praworządności. Jak zatrzymać tę postępującą degenerację w przypadku, kiedy nie uda się wygrać wyborów. No myślę, że robić to, co robimy do tej pory, bo każdy przyczółek, nie wiem, wolności, czy jakby państwa, które przede wszystkim broni samorządów. Wydaje mi się, że jeśli nie uda nam się wygrać tych wyborów,
trzeba będzie bronić samorządów jako jednych z ostatnich ostój po prostu demokracji i działania państwa prawa w tym kraju. Trzeba będzie bronić Adama Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich, bo to w sumie instytucjonalnie jest do dzisiaj ten człowiek jest tą instytucją, która jeszcze działa. Trzeba będzie próbować sieciować i działać na arenie międzynarodowej, starać się nagłaśniać to, co robimy, protestujemy, starać nagłaśniać i krzyczeć o tym, że praworządność, a zaraz za tym, ja niestety jestem święcie przekonana, że również prawa człowieka i taki ten pełzający autorytaryzm będzie nam wchodzić do życia codziennego. Są głośniejsze osoby, które głośniej się sprzeciwiają, tak jak na przykład Marta Lempart ma teraz parę, kilkanaście spraw, a najpierw podobnie ostatnio została zarezerwowana przez prokuraturę nie za głoszenie, nie za walkę, którą robi, ale doczepili się do jakiegoś kwitu w papierach, tak? Do jakiegoś kwitu źle nie wiem, podpisanej faktury. I za to ja się ogromnie boję, że za to również jakby ciałem, swoją wolnością osobistą będą odpowiadać osoby, które protestują i działają na różnych płaszczyznach, jakby sprzeciwiając się temu pełzającemu tej pełzającej, no nie wiem, no rewolucji, no zrobienia z Polski kraju, który jest demokratyczny tylko z nazwy, a nie jakby z praktyki, więc myślę, że tu będzie trzeba bronić i samorządów i bardzo będziemy musieli bronić aktywistów, ludzi, którzy poświęcają swój czas i swoją pracę właśnie w obronie tych wartości. Wydaje mi się, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, aby było doprecyzować, czym dla was jest ten dylemat łamania demokratycznego państwa prawa, cóż to w ogóle jest? Dla każdego z was z osobna, gdzie jest istota łamania, o której wszyscy wiemy, czujemy ją intuicyjnie, prawda, że pewne rzeczy są naruszane, ale może dla każdego z was w innym miejscu. Wtedy będziemy mogli porozmawiać o obronie. W momencie, w którym na przykład w Warszawie aresztuje się rzutnik za próbę wyświetlenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego na budynku rządowym, wyroku, który nie został opublikowany, to ja to widzę. W momencie, w którym otwieram telewizję publiczną i widzę to, co widzę, i widzę rzeczy, które nie mają już nic jakby wspólnego z rzeczywistością, widzę partyjną tubę propagandową, to jest dla mnie, jak widzę próbę ataki na inne media, czy prywatne, znaczy w większości prywatne, i próbę ograniczenia wolności jakby słowa, to dla mnie jest to łamanie państwa prawa. Jak widzę prezydenta, który chwali idzie na czele marszu, którego gro uczestników odnosi się do symboliki faszystowskiej, nacjonalistycznej, to tak mnie to dotyka. Moja mama była jedną z tych 11 kobiet, które stały na moście. Jak widzę, jak są targane przez sądy proces za procesem, to tak jest to dla mnie łamanie praworządności. A zatem instrumentalne traktowanie instytucji państwa. Tak. No więc jeśli by mówić o tych przykładach łamania prawa, no to myślę, że chyba to po raz i trzeci za chwilę się pojawi, ale oczywiście kiedy są wyroki sądów niepublikowane, nierespektowane, niewykonywane, no to jest dla mnie rzeczywiście przejaw łamania prawa. Natomiast kolejny na przykład, no właśnie przykład, tak, to zespolenie na przykład funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, kiedy tak na ludzki rozum można powiedzieć, że jest to zespolenie i sam dla siebie jestem z jednej strony no, oskarżycielem, a z drugiej strony rzeczywiście i osobą, no, która podejmuje, osądza rzeczywiście, tak, no to jest dla mnie no, nieakceptowalne rzeczywiście. Jeśli by zaś natomiast mówić o tych sposobach zapobieganiu tego łamania prawa przez rząd czy też parlament, no to jasne, w propozycjach programowych PSL mamy jednomandatowe okręgi wyborcze z jednej strony dla 50% posłów jako ta metoda, która ma dać mniejszą rolę rzeczywiście aparatowi, że tak powiem, partyjnemu, a część posłów jest no,
Mieszany system wyborczy, to jest z jednej strony, a z drugiej strony też mamy tam propozycję dotyczącą, jeśli by mówić o tym przestrzeganiu, niełamaniu praw, zagadnień dotyczących, teraz mi uciekła akurat myśl, w takim układzie może proszę koleżance przekażę głos. Agnieszka się chciała odnieść. Tak, bo ja macham głową majowy, ponieważ JOW-y, JOW-y są najgorszym możliwym rozwiązaniem, jakie możemy wprowadzić, która zabije jakąkolwiek różnorodność i reprezentację. Musimy mówić o proporcjonalnych metodach i jeśli Państwo są, a wiem, że Państwo są za konstytucją, to w Państwo jako PSL w konstytucji mamy zapisaną proporcjonalność. A JOW-y nie są... Sejmowych. Tak, no dlatego mamy do Senatu mamy ten nieszczęsny JOW-y i widzimy, jaki jest tego skutek. Jeśli tylko bardziej proporcjonalne metody, czym będziemy już mówić o pojedynczym głosie przechodnim, czy obrodnim, czy jakikolwiek technicznych technikaliach, to możemy pewno spędzić 3 godziny rozmawiając o tym, ale tylko proporcjonalne metody wyborcze są w stanie zagwarantować różnorodność, są w stanie zagwarantować to, że PSL, że nie wiem, małe stowarzyszenia mieszkańców, czy jakiekolwiek grupy będą nowe partie, będą w stanie przebić się przez ten duopol partyjny i będą mieć zagwarantowane miejsce. Okej, okay, mamy już pewien spór, ale spór jest w demokracji solidny. Tak, no, ale żeby ten spór od razu nas nie podzielił na samym początku. Mam nadzieję, że bez problemu będziesz się mogli dogadać. Magda, jakbyś mogła. Tak. Ja przepraszam, będę troszkę tutaj ingerował jednak, żeby tu jakoś trzymać w ryzach, dlatego że... Przecież nawet Paweł Kukiz by się nie dostał, gdyby do Sejmu były JOW-y. No nawet tak, z tym sobie, czy to wiemy wszyscy doskonale. Szanowni Państwo, proszę reguły demokracji uszanować teraz na mnie czas. Więc tak, mamy dwie opcje, tak? Wygrywamy wybory, jesteśmy w stanie stworzyć rząd większościowy i pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to odwrócić te wszystkie ustawy, które przez ostatnie 4 lata PiS zepsuł, przywrócić ład konstytucyjny najważniejszej... Jednym dekretem? Ale co to znaczy? Tak, bo Schetyna kiedyś powiedział, że my to wszystko weźmiemy i to odwrócimy, ale ja nie sądzę, nie do końca rozumiem, na czym polega odwrócenie ustawy. Żeby dało się to zrobić jednym dekretem, nie jestem prawnikiem i nie chciałabym się wymądrzać na tematy, a tym bardziej nie jestem konstytucjonalistką, więc... Mówię uczciwie, nie wiem, jak to zrobić. Trzeba po prostu zrobić tak najszybciej i przywrócić godność instytucjom konstytucyjnym, praworządność, to, co powiedziałeś ty przed chwilą, rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Myślę, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. W programie, będzie to pewnie ciężka praca i tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby to można było zadekretować, bo gdyby można było to zadekretować zgodnie z konstytucją, to tak samo PiS mógłby 4 lata temu zadekretować te zmiany wszystkie naraz. Także tutaj nie jestem aż taką optymistką jak pan Schetyna. I teraz jeśli przegrywamy, tak, to jest rzeczywiście chyba dla nas wszystkich trudne pytanie, a odpowiedź jeszcze trudniej. Ja jestem osobą, która pamięta czasy komunistyczne. Mamy to szczęście teraz, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, również w strukturach natowskich. Nie jesteśmy tak samotni, jak byliśmy po II wojnie światowej, przynajmniej na to liczę, że te instytucje będą sprawnie nam pomagać i karać rząd za kolejne akty bezprawia. Niemniej, powiem szczerze, że może to zabrzmi dziwnie, ale musimy być przygotowani właśnie na różnego rodzaju reperkusje prawne, paraprawne, tak to nazwę, prześladowania opozycji. My jesteśmy tego świadkiem, o tym mówiła Agnieszka. Kuriozalne rzeczy, bo z tego można się śmiać, ale to jest naprawdę, to jest kafkowskie, kiedy się aresztuje żywnik, tak? My żyjemy w kraju, który jest pozbawiony tak naprawdę rzeczywiście podstawowych już w tej chwili praw.
dryfujemy w bardzo niebezpiecznym kierunku. Rozmawialiśmy o tym też chwilę jeszcze przed nagraniem, że już dzisiaj wymaga to jakiejś odwagi, żeby kandydować do Sejmu, bo o tym mówią ludzie. A jeśli przegramy te wybory, jeśli ludzie nie pójdą zagłosować, to będzie tylko gorzej i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Bezpośrednich narzędzi, mówiąc też uczciwie od siebie, ja nie widzę, żeby można było powstrzymać niszczenie przez rząd i parlament demokratycznego państwa prawa w sytuacji przegranej wyborów. No. Poza takim biernym oporem, poza protestami, strajkami. Pochraniać immunitetem manifestującym, to się zdarzało. Ale jeszcze na czym polega to łamanie prawa? Ale oni robią swoje. Od eksperta pytanie jeszcze było. Ach, tak. To, co jakby mówiliście, to są przykłady. Ja uważam, że największą zbrodnią, i to jest tak już osłuchane i tak już dobrze wszyscy wiemy, że o tym możemy zapomnieć, jest po prostu łamanie konstytucji. I to jest największa zbrodnia tego obecnego rządu, że on łamie konstytucję. W dzisiejszej kawie na ławie pan poseł Horała stwierdził, że nie ma żadnego łamania konstytucji. Nie wiem, na co mógł posłowi Horale odpowiedzieć, pokazać dwa albo trzy przykłady najprostsze łamania konstytucji. Trybunał Konstytucyjny. Gorąco. Tak, Trybunał Konstytucyjny, który praktycznie nie istnieje, tak, a był do tej pory instytucją, która chroniła obywateli, chroniła prawodawstwo. Czyli mówisz tutaj o tych sędziach Mówię o sędziach dublerach, o nowych obsadach. Mówię o właśnie tym, że pan Ziobro jest jednocześnie twórcą i tworzywem, tak jak mówi klasyk, czyli sam w swojej sprawie niejako może orzekać, wpływa, też o tym wiemy, na wymiar sprawiedliwości w sposób brutalny, próbuje łamać ludzi. Do takich przykładów rzeczywiście jest dużo, tu Agnieszka je wymieniła i to są po prostu rzeczy, które naprawdę są bardzo, bardzo niebezpieczne, zwłaszcza to psucie struktury, trójpodziału władzy i okay. Tak. Pytanie do Bartosza. Czy da się zrobić jedną ustawą naprawienie? To jest absolutnie niemożliwe. Długi czas pracy. Dobrze, że w świadomości społecznej pozostaje trójpodział władzy. Wydaje mi się, że w jakimś sensie to zamieszanie, które w tej chwili jest, służy wydobyciu trzeciej władzy, mianowicie władzy sądowniczej, no bo do tej pory w zasadzie nie obecna w świadomości społecznej. W tej chwili demos, lud, przywraca obecność władzy sądowniczej w świadomości. Stawia ofiar. To jest dobry aspekt tego niszczenia, które się w tej chwili odbywa. Mamy też ze sobą Unię Europejską, która no, jest jakimś gwarantem naszej obecności, koniecznością dla naszej obecności w Unii Europejskiej jest przestrzeganie trójpodziału władzy. Aczkolwiek narusza się ten trójpodział w bardzo perfidny sposób, mianowicie wyłącza się na przykład władzę sądowniczą, no, jak wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego z orzekania. No, dzisiaj nie ma wiele do roboty, ale nie da się tego wszystkiego zrobić. Wprawdzie jedną ustawą, natomiast kierunek jest jasny. Okay. Ten kierunek opierający się na niezmienionej konstytucji z łatwością może zostać zachowany. Drobna uwaga językowa. Wpatrzcie, zboczenie zawodowe. Studiuję politologię. Rewolucja jest to wystąpienie masowe, zbrojne lub quasi zbrojne, rządzonych przeciwko rządzącym. Jeśli rządzący występują przeciw rządzonym, jest to kontrrewolucja. Zamach stanu jest to, jeśli wewnątrz elit politycznych. Dobrze, następuje. Tak, możemy rozmawiać jeszcze o przewrotach pałacowych i tak dalej też. Też jestem w tym biegu, ale myślę, użyłam tego w sposób potoczny. Pierwszy raz rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości miało miejsce bodajże w 2009. W 2010. Do tego czasu rządy. Kto powinien wybierać 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów. A. Sejm. B. Gromadzenie sędziów. C. Komisja konkursowa uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych. D. Inne, jeśli inne, to jakie? Według mnie
jednak Krajowa Rada Sądownictwa powinna wybierać się wśród ekspertów, czyli sędziów. I to jest zdanie, które mam, czyli odpowiedź bez zgromadzenia sędziów. Być może taki mieszany system, że byliby to również prawnicy, nie sędziowie, jest możliwe, tak? Ale jako nie ekspert w sprawach prawnych nie poczuwam się, i to od początku powiedziałam, do tego wydaje mi się, że nadal zgromadzenie sędziów. Okej, okay. Paweł? No, ja też nie jestem ekspertem zagadnień prawnych oczywiście, ale jeśli bym mówić o tym wyborze, to bym wziął wypadkową pod punktu A i B. Rzeczywiście w części, w połowie, tutaj jest akurat 15 bodajże była mowa, tak? Tak, tak. No więc będzie problem z tą połową, ale mniej więcej 7-8, tak? Sejm i zgromadzenie sędziów jako profesjonaliści, znający się na istocie sprawy. A jeśli Sejm, to w jaki sposób? Bo to jest istotne. Dwie trzecie? Optowałbym oczywiście za 2/3, tak jest, żeby w miarę możliwości przy wysokim konsensusie współpracy, że tak powiem, pomiędzy przedstawicielami rzeczywiście narodu można powiedzieć. Pytanie, czy taki konsensus jest możliwy w dzisiejszych podziałach? Przy dzisiejszych, wiesz, że to jest dosyć duże. Jasne, przy dzisiejszych podziałach wygląda to na trudne, ale z drugiej strony wygląda to pewnie na trudne, bo nie ma świadomości i takiego przymusu, że strony muszą się jednak porozumieć. Myślę, że gdyby taki imperatyw był, że musi dojść do porozumienia, to strony by się potrafiły porozumieć, pewno byłyby bardziej otwarte na współpracę, na dialog, pewno by to było z korzyścią dla nas wszystkich. Okej, okay, Agnieszka? Ja jestem też za miksem, ale punktów B i C, bo w ogóle uważam, że jakiś przywar naszej sceny jakby kultycznej, braku zaufania obywateli do państwa, też jako instytucji, nie tylko do polityków, to jest to, że się chowają, nie wychodzą do obywateli, nie rozmawiają z nimi, że różnego rodzaju procesy są często mało transparentne. Uważam, że powinien to być miks punktu B i C zdecydowanie, pewno czyli zgromadzenie sędziów plus ekspercką, ale też uspołecznioną komisję konkursową z udziałem środowisk prawniczych, ale też organizacji pozarządowych. I nie wydaje mi się, że to, o czym Pan wcześniej wspomniał, że to, co się dzieje teraz na ulicach miast, te wszystkie łańcuchy światła, światełko do nieba, to, że ludzie, Polacy wyszli na ulicę bronić tak mało, powiedzmy, sexy tematów, jakim są sądy, to jest ogromny kapitał zaufania do ust Polski, do polskiego ustroju, ale też, żeby tego kapitału nie strwonić, to i żeby pozostać blisko obywateli, to zdecydowanie ich wpływ musiałby być większy. Ja w ogóle jestem za wszelkimi formami demokracji uczestniczącej, jak panele obywatelskie, jak budżety partycypacyjne, jak referenda tematyczne. Uważam, że jak najwięcej tego rodzaju mechanizmów demokracji uczestniczącej powinno być i promowanych, no i respektowane przede wszystkim przez rządzących, i tutaj zdecydowanie KRS też bym tak myślała o takim miksie. Jedziemy dalej. W tym miejscu pozwolę sobie na głos ekspercki. Mianowicie wybór jednej władzy przez drugą władzę z naruszaniem trójpodziału władzy. Wybór polityczny do władzy sądowniczej ingeruje w ten trójpodział. Może być dobry pomysł oczywiście z innych względów, ale jeśli mówimy o niezależnym trójpodziale, to nie może. Ja chciałbym jako przedstawiciel, powiedzmy, młodego pokolenia zwrócić uwagę na aspekt zbliżającej się wielkimi krokami katastrofy klimatycznej. Uważam, że mój przedstawiciel w Sejmie powinien być w jakimś stopniu przynajmniej ekspertem w tej dziedzinie lub interesować się na tyle, żeby móc podejmować w tej sprawie odpowiedzialne decyzje, więc pytanie do Państwa. Proszę o wymienienie hasłowo trzech takich priorytetowych działań, które Państwa zdaniem należy wprowadzić możliwie szybko lub wspierać, żeby taka katastrofa klimatyczna nie dotarła do nas w
takim wymiarze, który mógłby faktycznie bardzo źle podziałać na nasze społeczeństwo, na nasze państwo. Co w takim wszystkim układzie powinniśmy większą uwagę przywiązywać do zaopatrywania się z energii elektrycznej wytwarzanej z OZE, to raz. Dwa, fotowoltaika. Co prawda nie jest to na przestrzeni roku dostępne w takim wymiarze jak w tych najlepszych miesiącach, ale powinniśmy jak najbardziej mimo wszystko wykorzystywać. Te warunki naświetleniowe nie są aż takie tragiczne i najgorsze w naszym kraju. No i myślę, że powinniśmy nauczyć się wykorzystywać zasób naturalny, którym dysponujemy. On jest oczywiście niepopularny i zagrażający środowisku, natomiast kwestia wykorzystania węgla na zgazowanie i wytworzenie wodoru, myślę, że tak szkodliwa dla środowiska by nie była, jak zwykłe po prostu spalanie węgla w obecnej chwili. Powiem uczciwie, ja się bardzo boję przyszłości, właśnie ze względu na moje dzieci. Obawiam się, że ich, obojętnie co my teraz zrobimy jako posłowie w Polsce, bo może ta katastrofa klimatyczna i tak dosięgnąć. Zawsze możemy łagodzić skutki. Oczywiście, to jakby jest dalsza część mojej wypowiedzi. Ja zajmuję się ekologią i ona mnie bardzo zajmuje od wielu, wielu lat. Począwszy od pierwszej mojej kadencji w Radzie Miasta w Kruniku. Byłam inicjatorką, powstał czujnik smogowy w mojej wsi. Wszyscy byli zaskoczeni, jak to, przecież mieszkamy na wsi, tutaj dookoła pola, lasy, a mamy niemal codziennie przekroczone normy, nie tylko zimą. Także było to bolesne dla mieszkańców, ale ja uważam, że jakby pierwsza rzecz to, żeby uświadomić ludziom poziom zagrożenia, tak? Że nie ma miejsc, nie ma przestrzeni na naszym globie, który mógłby być wolny od tego, co się zbliża. I oczywiście, jeśli chodzi o rozwiązania, no to wszystkie rozwiązania, nie odkryję tutaj koła, które spowodują spowolnienie tych niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza ocieplenia kuli ziemskiej. To, co wprowadza Unia Europejska, czyli zeroemisyjność, na pewno powinniśmy to popierać. Zakazać importu węgla, minimalizować jak najbardziej, jak najszybciej wydobycie paliw węglowych, zastępowanie ich czystą energią, czy to OZE, panele fotowoltaiczne, wszystko co jest dostępne. Małe programy też dla mieszkańców wspierające choćby termoizolację. No jest tych rzeczy naprawdę dużo, które możemy robić również jako ustawodawcy, bo program Czyste Powietrze w zamierzeniu miał bardzo fajne, przynajmniej częściowo, tak, bo ja się akurat nie zgadzam z tym węglowym aspektem tam, ale on w ogóle prawie nie działa. Tak? My akurat w naszej gminie mamy swój program, wykorzystaliśmy wszystkie swoje środki i założyliśmy, że jeśli będzie większa popularność tego programu gminnego, to zwiększymy jeszcze środki. Burmistrz się wstrzymał, mówił, że weszło czyste powietrze, ale czyste powietrze tak naprawdę nie działa. Nie działa żaden duży program rządowy, który by na szczeblu właśnie krajowym pewne rzeczy regulował. Działają samorządowe, właśnie takie małe, ale to na pewno nie załatwi sprawy. Także ekologią trzeba się zająć na poważnie. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. I w domu przede wszystkim. Nie ma ważniejszego zagadnienia, którym się może oprócz równolegle, przywrócenia praworządności, którą powinniśmy się, miejmy nadzieję, tutaj również chcieliśmy zająć w przyszłej kadencji. Nie ma, bo wszyscy wiemy, że mamy czas. Czas na działanie jest teraz i pewne zmiany muszą, mamy 10 lat właściwie, żeby cokolwiek zmienić, więc jeśli mówimy o konkrety dla sprawiedliwej transformacji energetycznej, to generalnie oczywiście odejście od węgla, koniec dominacji węgla,
energia pochodząca z źródeł odnawialnych, wiatr, fotowoltaika, ale również domowa produkcja energii, tak? Bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby te zasady też były preferencyjne, a nie żeby po prostu żebyśmy mogli robić zapasy z energii przez nas wytworzonej. No i jakby taki mój rzecz, która mnie dotyka najbardziej, o co będę walczyć, to drzewa i lasy. Znaczy mamy drzewa i lasy mogą pomóc nam wyłapać emisję gazów cieplarnianych oddawanych do atmosfery. Drzewa nas mogą uratować. A my co robimy? Jak oszalali Sarumani z siekierą, je wycinamy. Więc przede wszystkim zwiększenie powierzchni lasu wolnych od ingerencji człowieka co najmniej do 10%. Powiększenie powierzchni parków narodowych. Opracowanie zasad ochrony drzew przy jakichkolwiek inwestycjach publicznych. Reforma systemu planowania, jakby systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, żeby plany miejscowe musiały uwzględniać w każdym uchwalonym planie ogólnodostępne tereny zielone. Dzikie łąki, które pomogą nam z retencją wód i jakby przeciwdziałać też pustynnieniu naszego kraju. Niskoemisyjna, zielona, odnawialna energetyka i też Lewica ma taki w programie dofinansowanie wymiany kopciuchów, tak? 2 milionów piecy w ciągu do 2035 roku. No i z drugiej strony drzewa i natura, bo ona jest naszym sprzymierzeńcem i zamiast ją wycinać, musimy o nią dbać. Kwestia, która mnie bardzo interesuje. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe pani Dana poglądom? A. Media publiczne należy sprywatyzować. B. Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu. I C. Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych. Jeżeli tak, to jak to zrobić? Głównie interesuje mnie tak naprawdę, no bo odpowiedź B to jest... Służy tylko pokazaniu, że pytanie jest z tezą. Odpowiedź B jest oczywiście prowokacyjna, natomiast mnie tak naprawdę z tego interesuje odpowiedź A. Znaczy ja uważam, że media publiczne powinny być absolutnie sprywatyzowane, natomiast ciekaw jestem, jakie są wasze opinie na ten temat. Ja nie mam takiej pewności, pomimo tego, że jestem liberałką, że te media publiczne powinny być prywatyzowane. Mamy prywatne media, które pełnią inną rolę nieco od mediów publicznych. Mają dostarczać rozrywki przede wszystkim. I jak widać, to się dzieje po jakości programów. A media publiczne, ja chciałabym, żeby były jak najbliżej chyba BBC. Tak? I rozwiązań takich, Marka, które... Ja bym chciała, żeby... I powiem tak, co mi to skwiera w mediach publicznych, może to nie jest do końca na temat, ale to jest to, że brakuje tam misji. I już jakby pomijam ostatnie 4 lata, bo nie rozmawiamy o patologii, tak? Czyli o tubie propagandowej. Telewizja od wielu, wielu lat staczała się w kierunku telewizji, która ma przynosić dochód. Telewizji właśnie komercyjnej, jakość programów, teleturnieje, tańce na lodzie i inne bajery, przepraszam. To nie jest to... Uważasz, że prywatna telewizja, jaką jest TVN, bo ja na przykład twierdzę, że TVN... Ono lepiej realizuje na pewno lepiej dzisiaj... kwestie pod nazwą misja publiczna, tak. Niż... Ale ja się zgadzam z tym. Telewizja, to nie oznacza, że... przepraszam za wyrażenie, publiczna. To nie... Ona nie jest tak, w ogóle... ale nie ma w tym żadnej sprzeczności. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, bo to, że TVN jest lepszą telewizją od telewizji publicznej, oczywiście ma swoje źródło w wielu sprawach, ale... również w tym, że nie jest poddawana presji polityków, że ma swoją też ambitną stronę, tak choćby w postaci TVN-u 24, ale też pamiętajmy, że TVN 24 i tutaj też warto to wziąć pod uwagę, jest telewizją płatną. Pani na wsi nie ma dostępu do TVN24. Ona jedyne informacje, które czerpie o świecie, czerpie z telewizji publicznej. Znowu pominę to, że to jest tuba propagandowa i że psuje ludziom w głowach i miesza, ale mówiąc o przyszłości, według mnie powinniśmy
jako to medium, które jest najbardziej poza internetem w tej chwili dostępne dla ludzi, ono powinno tę misję mieć i przywrócić tę misję. I powiem tutaj w czym? W programach edukacyjnych, w programach historycznych, bez test. Wszystko można zrobić, jeśli telewizja wspiera. Można, oczywiście, ale zapytałeś mnie o moje zdanie, więc ja odpowiadam swoim zdaniem. Jest też opcja, oczywiście taka, o której ty mówisz i warto ją też pewnie wziąć pod uwagę. I tutaj też, no nie jestem ekspertem, mówię, co mi intuicja podpowiada. Dotowanie programów we wszystkich telewizjach, które są obecne na rynku, właśnie programy, które realizują misyjność. I w tym momencie jakby pomijamy ten aspekt, czy to jest prywatna telewizja, czy nie jest prywatna, i dotujemy to, co jest rzeczywiście wartościowe dla naszego społeczeństwa. Mówimy tu o kulturze, wysokiej kulturze, nie disco polo i nie całych programów poświęconych, ściganiu się po Azji na przykład i jedzeniu robaków. Także. No takie mam zdanie, już nie będę mówić. Jeśli mogę słowo powiedzieć na temat BBC, bo widzę, że tutaj obie dziewczyny się bardzo do tego... Paweł chyba też, nie? Paweł może też, tak? Okej, ja tylko chcę powiedzieć, że BBC to jednak jest historia kilkudziesięciu lat, prawda? No czegoś takiego w Polsce jakby nie ma. No, samo jak nie było demokracji przed 89 rokiem. Chociażby z tego względu, że tam jednak demokracja się budowała długo, dłużej niż w Polsce, prawda? Tylko, tak, że naszym zadaniem jest próbować, równać do najlepszych. Oczywiście BBC, jeśli chodzi o to, to oczywiście jest wzorem. Że należałoby rzeczywiście, to nie tylko w przypadku telewizji, ale w przypadku różnego rodzaju innych instytucji czy rozwiązań brać przykład z najlepszych. Tak? Nie ma się co wstydzić, my nie będziemy wymyślać nowych rozwiązań. Tylko może warto rzeczywiście, nie wiem, szkolić się w BBC, tak? Szkolić dziennikarzy z etyki zawodowej, żeby przywrócić etos dziennikarza, bo na początku lat 90., jak pamiętamy, to był zupełnie inny zawód niż dzisiaj. Dzisiaj, jeśli ktoś mówi, że jest dziennikarzem, to tak naprawdę bardzo często niewiele ma wspólnego z etyką, już nie mówię o nawet umiejętnościach posługiwania się językiem polskim czasami w piśmie. Znaczy, jeśli mówimy o misji mediów publicznych, to umiecie Państwo zdefiniować tę misję. Czemu telewizja publiczna powinna służyć? Być może z tego zrodzi się pytanie, jak powinna być zorganizowana. Mhm. Jedno zdanie. Czy da się to zrobić jednym zdaniem? No nie wiem właśnie. Będzie to trudne. Ja może postawię na to, o czym już mówiłam, czyli edukacja, kultura i wartości demokratyczne. Okej. Paweł? Taka misja. Moim zdaniem, jeśli telewizja ma być publiczna, to musimy sobie zdawać sprawę, że ogół społeczeństwa tworzy zbiór bardzo różnych jednostek. Jeśli ma być publiczna, to myślę, że ta informacja powinna docierać do wszystkich jednostek, to znaczy uwzględniać różne stanowiska, a no właśnie bardzo zróżnicowanych jednostek, a nie tak jak pewnie zgodzimy się do tego faktu w obecnej chwili. Telewizja publiczna, tu już koleżanki wskazywały, że jest tubą propagandową rzeczywiście rządu. Natomiast no też się skłaniam temu rozwiązaniu określane jako C, czyli według mnie powinny być media publiczne uniezależnione od władz politycznych, a przynajmniej w części. I teraz jak to zrobić oczywiście? No, myślę, że takim możliwym rozwiązaniem powinien być taki pluralizm wewnętrzny, organizacyjny. To znaczy, mediami publicznymi nie powinni zarządzać z nadania tylko nominanci partyjnych przedstawicieli znajdujących się w Sejmie, a w szczególności siły przeważającej. W ogóle nie powinni. Tylko powinni tam znaleźć się także przedstawiciele, choćby tak jak tutaj dzisiaj debatujemy, obywatele mają głos, na przykład, czy innych organizacji pozarządowych, którzy piastowaliby, w mojej opinii,
taką rolę rzeczywiście strażnika, żeby nie dochodziło do nadużyć. W ten sposób bym to widział. Zresztą myślę, że podobne rozwiązania właśnie po części chyba są stosowane, albo też możemy podobne rozwiązania pewnie zmienić nawet na Litwie, w Czechach czy na Słowacji. Tego typu rozwiązania mają miejsce i myślę, że się sprawdzają lepiej, aniżeli obecnie ta sytuacja wygląda w naszym kraju, jeśli by mówić o opiniach w odniesieniu do mediów publicznych. Dziękuję. Czym jest misja do Ciebie? Prezentowanie bardzo różnych stanowisk wielu wszystkich przedstawicieli państwa, kraju, społeczeństwa. Okej, okay. Agnieszka? No dobrze. To dużo rzeczy, do których chce się odbić. Misja przede wszystkim, znaczy powinna być w moim odczuciu informowanie o tym, jaki świat jest, nie o tym, jakie są wyobrażenia na temat świata z różnego rodzaju partii czy stanowisk, czy jakichś grup politycznych, ale jak najbardziej rzetelne informowanie, czyli mówimy o informacjach, programach edukacyjnych, mówimy przede wszystkim o eksperckiej wiedzy. I teraz porównajmy, nie wiem, w większości krajów europejskich pasmo wiadomości wieczornych to jest godzina. My mamy pół godziny. Jak można w jakikolwiek sposób pogłębiony porozmawiać na jakikolwiek temat, jeśli tak mało czasu poświęcamy informacji samej, już nie mówiąc o różnego rodzaju reportażach, czy programach historycznych, kulturalnych, edukacyjnych, oczywiście. Więc przede wszystkim informacja, bo wszyscy wiemy, że wiedza to władza, a ja bym chciała bardzo, żeby obywatele mieli jak największą władzę, jak największą sprawczość i też funkcję kontrolną i żeby byli jak najlepiej doinformowani. I teraz jeśli chodzi jak to zrobić, no to tak samo jak mówiliśmy o KRS-ie, na wzór w moim odczuciu miksu. Z jednej strony tak samo przedstawicieli różnych największych, różnych redakcji prasowych, telewizyjnych, radiowych, które są jakby grupą eksperską, jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich itd., z komponentem społecznym, z komponentem organizacji pozarządowych. Wydaje mi się, że jeśli będą podobne pytania w tej dyskusji, to będzie moja jakby uniwersalna odpowiedź: eksperci plus jakby społeczeństwo. I teraz jeśli chodzi o to, co jest złego w naszej telewizji, jak to działa, no i to moim zdaniem klikoza, tak? Bo i to, że nie staramy się mówić o problemach i ani ich zdefiniować, tylko że mamy taki pozór tego, że prawda leży gdzieś po środku, tak? Ja przez wiele lat byłam zapraszana do różnych telewizji, gdzie na przykład z jednej strony siedziała pani Kaja Godek albo ktoś pokroił pana Terlikowskiego, a z drugiej strony na przykład byłam ja, musiałam się przez to stać tam ekspertką w dziedzinie leczenia niepłodności, bo inaczej nie mogłam i gdzieś ktoś mniej więcej, czasami jak miałam szczęście, był jeszcze jakiś lekarz, gdzieś tutaj była rozmowa prowadzona w ten sposób, że prawda leży gdzieś po środku. No nie leży po środku. I to takie szukanie na siłę tego, że prawda leży po środku, czy ja mam, przepraszam, że mam bruzdę, jestem produktem i nieważne, no nie leży, nie? Że to jest jakaś wyrafinowana aborcja, to są wszystko jakieś to są bzdury. I na przykład co zrobili eksperci w BBC? Oni mieli ten sam problem, przestali i zrobili bojkot. Eksperci BBC w pewnym momencie miał bardzo duży problem. Ludzie, znaczy środowiska eksperckie, tych samych, którzy negowali zmiany klimatyczne, którzy negowali wiedzę naukową, jakby fakty, kulistość, tam płaskość ziemi, czy inne rzeczy, po prostu eksperci ci przestali przychodzić do BBC. Jakby nie możemy robić z telewizji publicznej po prostu jakiejś dziwnej areny do groteskowego zderzenia się jakichś groteskowych poglądów, groteskowych ludzi z tym, co mówi wiedza, co mówi o fakty i tak dalej. I jakby ja mam wrażenie, że tutaj szukanie sensacji przez nie tylko telewizję publiczną, ale przez różne prywatne telewizje bardzo obniżyło standardy naszej debaty publicznej. A kto jest władny decydować, który pogląd jest właściwy, a które poglądy są niewłaściwe? Bo później, wiesz, później dochodzimy do takiej strasznej sytuacji, że schizofrenia bezobjawowa i
właściwie to oni wszyscy są tam szaleni, na ci, którzy wyznają dany pogląd polityczny. I wiesz co, nie, ja nigdy w życiu nie wiem, co chcesz jakby wyrzucić w moje usta, chyba coś, czegoś nie powiedziałam. Nie obrażam nikogo, nie wmawiam, że ktoś, kto nigdy nie powiedziałam, za bardzo nie wiem, co chcesz powiedzieć. Kto ma rozstrzygać na temat kulistości ziemi? Kto ma rozstrzygać na tym, czym jest niepłodność, jak się ją leczy? Kto ma rozstrzygać, kto ma mówić o klimacie? To jakby wydaje mi się, że to jest pytanie, to jest jakby na tyle intuicyjne i oczywiste, że osoby chociażby formatujące, ja też pracowałam w mediach. Wiesz, Agnieszka, na świecie jest 15% ludzi, którzy wierzą w płaską ziemię. Wiesz, to nie jest 1%, to jest 15%. Nie, to jest mniej. No gdzieś tam słyszałem, że 15%. Nie, o płaskoziemcy oglądałam dokument. Mnie się wydaje, że w każdym razie nie jest to mała liczba. Jest ich znacznie więcej niż ludzi leworęcznych, na przykład. Teraz nie wiem, brak mi danych, więc nie będę się wypowiadać. Ale uważam to pytanie. Uważam to pytanie za trochę jakby bezpodstawne, bo nie mówimy o tym, żeby odbierać komuś. Tak, uwierzam. Ty mówisz, żeby komuś odbierać. Mówisz, że dany pogląd jest na tyle. Absurdalny. Rozumiem, co chcesz zrobić tym pytaniem, ale powiedziałam coś innego. Więc teraz tak, czy przychodzisz. Czym innego jest na przykład debata polityków, tak? Czym innego jest debata polityków i każdy broni jakieś tam, powiedzmy, swoje agendy i każdy ma prawo do opowiadania nawet jakichś największych bzdur, no bo to jest jego święte prawo, jest politykiem, stara się kogoś przekonać do jakiegoś rozwiązania, tak? Ale z drugiej strony mamy wolność słowa i tak dalej, ale z drugiej strony jeśli mówimy, jeśli udajemy, że mamy spotkanie jakieś tam nito eksperckie, no to nie, to ja przepraszam bardzo, jak piję na płotu, będę wracać do tego leczenia niepłodności, bo jest bardzo wiele rzeczy, o których powinniśmy mówić. O adopcji zarodków, o tym, jak są przyjmowane, o równych standardach, nie tylko dla tych 26 klinik, w których był na przykład rządowy program refundacji. To jest bardzo wiele niewiadomych. A my nie posuwamy się z debatą publiczną do przodu, ponieważ cały czas dopuszczamy, ponieważ rozmawiamy zamiast o szukaniu rozwiązań i faktycznie znajdowaniu odpowiedzi na to, co jest realnym problemem w danej kwestii, ta kwestia może dotyczyć ekologii, może dotyczyć leczenia niepłodności jakiejkolwiek, cały czas zderzamy się z murem, z tym, że tu mam bruzdę, tu jestem produktem, a w ogóle to jest modelstwo. Nie, ja chcę ci powiedzieć to, że jakby doprowadzanie do rynsztoka poziomu debaty publicznej i zamiast szukania rozmów z ekspertami, zamiast szukania faktycznych rozwiązań, prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie na realne problemy odpowiedzieć. Bo zajmujemy się czymś zupełnie innym. Dobrze. Okay. Magda, tutaj ja tak, bo ja myślę, że ty się zdenerwowałaś, ty chwyciłeś Agnieszkę za słowo, bo powiedziała o egzotycznych poglądach, groteskowych, że tu nie chodzi o poglądy, ani o to, czy one są groteskowe, czy nie są. Teraz proszę cię, żebyś mi pozwoliła. Oczywiście. Tylko chodzi o to, że się dyskutuje na poziomie naukowym albo paranaukowym. I tutaj chyba głównie o to Agnieszce chodziło, będę trochę jej rzeczniczką, że trudno, żeby człowiek, który może jest nawet te 15%, w co staram się jednak nie uwierzyć, płaskoziemców na świecie, on może sobie wierzyć, że Ziemia jest płaska, dopóki nie robi się z niego eksperta. Tak? I może sobie wierzyć we wszystko, co chce. I chyba raczej nie chodzi o wykluczenie ekspertów jakichkolwiek, którzy mają wiedzę solidną, popartą badaniami naukowymi, jeśli to jest rzeczywiście poparte solidną wiedzą. I tutaj znowu wracamy do sytuacji jakości telewizji publicznej i do tej misyjności, która musi polegać na rzetelnym informowaniu oraz edukacji, a nie paraedukacji. Dobry. Bo ja mogę wierzyć w, jak to się nazywa, naprotechnologia, tak? Została wprowadzona zamiast programu in vitro. Tak. Podobno się żadne dziecko nie urodziło, nie wiem. Urodziło się 70 z 30-milionowego programu, się urodziło 70. No więc my nie musimy używać epitetów pod tytułem egzotyczne czy nieegzotyczne, czy groteskowe, czy niegroteskowe, bo nauka sama za siebie mówi, tak? I telewizja, która ma misję, powinna posługiwać się po prostu i rozmawiać na poziomie naukowym, a nie paranaukowym. Ja chciałbym
troszeczkę się wyłamać z tych pytań, jeżeli można, i dopytać Agnieszkę o pewną kwestię, którą na początku poruszyła. To znaczy, co z tym Dontem? 3% czy taki zarys chciałbym usłyszeć? Co z tym Dontem, ale jak on działa? Jak działa Dont? Nie. Tak, zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego, jak działa. To jest dopyt do wszystkich kandydatów. Znaczy nie. No, działa tak, jak działa, ale chodzi o to, do czego zmierzasz. Powiedziałaś, że. Nie, no bo Dont jest, znaczy, no mamy tak. Powiedziałaś, że twój pomysł jest na jakiś inny system wyborczy, na czymś innym oparty, lub też może na zmianie tego Donta z tej formy, która jest w tej chwili. No, chciałem o szczegóły troszeczkę dopytać. No, jakiś taki zarys z grubsza. Dobrze, to mamy, tak wiemy, tam do Senatu mamy JOW-y, do... No tak prawie. No. Ale dobrze. Te JOW-y to mamy tak... Do Senatu mamy JOW-y. No natomiast to tak troszeczkę też inaczej działa, bo zdaje się, że z Konfederacji wszedł Korwin-Mikke, a... Co? Do Senatu? Do Senatu. Znaczy, no nie przepraszam, nie do Senatu, akurat nie do Senatu, to w wyborach europejskich to tam było, ale znaczy, dobrze. Żebyśmy nie popadali w zbyt duże szczegóły. Nie, ja chciałem się tylko o zarys zapytać. Zarys tego, tej... Pomysłu twojego. Z jednej strony tak, uważam, że obniżenie progu na przykład do 3,5 byłoby wartościowe, ale mamy tak, znaczy Dont jest tylko jakby sposobem liczenia głosów, tak? Jest tylko sposobem liczenia głosów. I teraz mi jest inne, tutaj kolega ekspert może nas, może będzie poprawiać. Na przykład robiliśmy jako mówiąc, symulację głosów oddanych na komitet w 2010 roku, to jest 10%. I teraz bez zmiany nadal mamy okręgi wyborcze, tak? Jak zmieniliśmy z Donta, zaczęliśmy liczyć Soligiem, już był mandat. Inny sposób liczenia. Bo do czego dążą duże partie? Duże partie dążą oczywiście do JOW-ów, bo tylko wtedy najsilniejszy się dostanie, czyli jakby do jak najmniej proporcjonalnej ordynacji. I teraz w Poznaniu na przykład były okręgi wyborcze, więc duże partie dążyły do tego, żeby było jak najwięcej, jak najmniejszych okręgów wyborczych, bo wiadomo, że duże partie są silne i te kandydaci ich się dostaną. Dla mniejszych ugrupowań, czyli dla osób, które w ogóle dążą do jakiejkolwiek różnorodności, którym zależy na różnorodności w Sejmie, powinno zależeć o jak najmniejszą ilość, jak naj, powiedzmy tam w Poznaniu na przykład 4-5 okręgów, które byłyby wielomandatowe, także więcej osób mogłoby się z tego jednego okręgu dostać, bo to są te same ilość głosów. I teraz jak zmniejszyliśmy, nadal jedna pula, te 10% wyborców, jak zmniejszyliśmy z tą samą ilością głosów, jak zmniejszyliśmy liczbę okręgów wyborczych z 7 do 5, i z metody liczenia z Donta na Soniga w symulacjach po prostu, to już była reprezentacja trzech radnych miejskich w Poznaniu. Czyli to już jest mały klub. Jak jest trzech radnych, to już mamy mały klub. I to jest, tej siły już nie powstrzymacie. No. Przynajmniej możemy jakieś agendy wprowadzać, jakieś coś jest. To już jest mały klub, to już można wprowadzać jakieś tematy. Więc ta kwestia jakby liczenia jest, znaczy, a to są cały czas te same głosy, więc ja bym chciała przede wszystkim rozpocząć rozmowę, nie wiem, mamy STV, tak? Czyli ten pojedynczy głos przechodni, która jest stosowana w Europie. Może to jest dobre rozwiązanie. Też dobrym rozwiązaniem są to głosowania ze wskazaniami. Nie wiem, ale jakby rozmawiajmy, bo to JOW-y są bardzo łatwą jakby odpowiedzią, bo wydają się, że okej, no bo tutaj głosujemy na nie na partię, tylko ludzi. Tylko z JOW-ów to byśmy mieli tylko samych największych graczy, a sztandarowych. Paweł Kukiz, jak były takie symulacje robione, gdyby startował do Sejmu i do wyborów do Sejmu były JOW-y, to sam by się nie dostał. Słuchajcie, przepraszam, ja jednak zainterweniuję, dlatego że naprawdę mamy tutaj bardzo ciekawe pytania, a czas biegnie. Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie.
Na jakie działania należy w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? A. Dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych wszystkich, czy najuboższych, według jakich kryteriów, z jakiej puli finansowej budżetu? B. Zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw? C. Inwestycje w termomodernizację budynków, czy w instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach, według jakich kryteriów? No i z jakich środków znowu? Na ten problem jestem zwolennikiem rozwiązania trzeciego, czyli określanego jako C, czyli powinniśmy zwracać uwagę na termomodernizację budynków, na instalację rzeczywiście odnawialnych źródeł energii, o czym już wcześniej wspominałem. Także stworzyć możliwości rozwoju tych odnawialnych źródeł energii w ramach prosumenta w gospodarstwach domowych ludzi, którzy rzeczywiście mają możliwości zastosowania, zbudowania takich mikroinstalacji. No i jednocześnie też uważam, że fotowoltaika, ale jeśli by mówić o kwestiach dotyczących agrobiznesu, to wiele surowców odpadowych tam powstaje, które też można wykorzystać na przykład do produkcji biogazu. To by było jak najbardziej rozsądne rozwiązanie, tak? Jeśli by mówić o środkach budżetowych wspierających... A to jest emisja CO2. Słucham? No biogaz jako paliwo jest też emisją CO2, tak? No jeśli nawet, ale to z jednej strony dużo mniej w porównaniu do węgla jednocześnie, tak? Tego tradycyjnego kopalnego paliwa. Z drugiej strony musimy sobie zdawać przecież sprawę, że chyba nie jesteśmy w stanie z zadotknięciem czarodziejskiej różdżki ni stąd, ni zowąd dziś czy jutro wyeliminować emisji CO2 w ogóle. Niektóre poza tym też zdania są podzielone, jeśli by mówić o tej emisji CO2. No 80% emisji CO2 podobno pochodzi nie z działalności człowieka, tylko z naturalnej. 20% jest tej ludzkiej, tego wpływu ludzkiego na emisję CO2. Więc niektórzy no, mówią, że też tutaj oddziaływanie bezpośrednie człowieka jest ograniczone. Jakkolwiek można się zgodzić, że ograniczone, to jednak oczywiście to, co już tutaj wcześniej padło w naszym programie, niestety bardzo pożądane, bo myślę, że należy rzeczywiście od siebie zaczynać, jeśli by mówić o tym ograniczeniu w ogóle negatywnego wpływu człowieka na środowisko, w tym także przez pryzmat patrząc na przykład ograniczania CO2, tak? Jeśli by zaś mówić o środkach budżetowych, no to mamy m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydaje mi się jak najbardziej adekwatne, żeby właśnie z tego Narodowego Funduszu, czy później już Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, czy też i gminnych, tego typu przedsięwzięcia rzeczywiście finansować. To po części też i dziś się dzieje w zasadzie, tak? Oczywiście z uwzględnieniem komponentu jak najbardziej pochodzących środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej. Tam też są dedykowane specjalne środki w ramach infrastruktury, w szczególności, żeby móc je wykorzystać na te zadania związane z ograniczeniem emisji CO2. Tak bym ten problem widział. Jeżeli mogę się odnieść w dwóch zdaniach. Ja tak jeśli chodzi o tą emisję CO2, to rzecz jest w tym, że paliwa kopalne, one są, odznaczają się troszeczkę inną aktywnością węgla C14 i jesteśmy w stanie dokładnie określić, który dwutlenek węgla CO2 pochodzi ze spalania paliw kopalnych, a który jest właśnie z takiej bieżącej, powiedzmy, nie wiem, spalania tych, powiedzmy, nie wiem, jakichś biokomponentów, o których pan wcześniej było, wspomniałeś. To krótko mówiąc, to chyba jednak tak no nie jest, że jesteśmy za małą część z tej emisji odpowiedzialni jako my ludzie i nasza działalność, ponieważ to się da świetnie określić i to jest przez naukowców określone, a poza tym też w każdym miejscu globu praktycznie to się uśrednia i mierzone CO2 w Arktyce czy w Australii jest w praktyce tym samym wynikiem. To też sprawdzono od 100 lat. Powiem tak, przykładem. U mnie na wsi, właśnie w związku z tym, że pojawił się ten czujnik jakości powietrza, zaczęto szukać winnych, tak? No i tak, że tutaj kopci, że tu żółty dym i tak dalej, i tak dalej. Jeden z mieszkańców gdzieś tam pokazał na forum publicznym, w mediach społecznościowych jakiś tam komin,
Okazało się, że on należy do jednej z mieszkanek, starszej pani, która no, miała rzeczywiście stary, tak zwanego kopciucha. Społeczność się zebrała na to, żeby jej sfinansować tą połowę dofinansowania na piec gazowy. I wszystko pięknie, ładnie, tylko że ona jest załamana, bo ma niską emeryturę i de facto będzie miała problem, już ma ten problem, żeby to droższe paliwo gazowe móc opłacić. Więc jakby z jednej strony, do czego zmierzam, że z jednej strony rzeczywiście te wszystkie programy termomodernizacyjne, wymiana pieców, fotowoltaika, zbieranie wody, bo to też jest inny problem, o którym dzisiaj nie mówiliśmy. Milion różnych rozwiązań można wprowadzać, ale też najuboższych ludzi, którzy palą czym się da, bo tak po prostu jest taniej, należy wspierać i tutaj za pomocą ośrodków pomocy społecznej, tak jak to jest do tej pory. Jeśli się zdecydują na przykład na wymianę pieca, to mogą dostać dodatkowe środki właśnie jakby celowe. I tak to widzę na dzisiaj, ale też myślę, że się, jeśli dowiem się czegoś innego, zaskakującego, to jestem też otwarta na to, że inne rozwiązania mogą być proponowane. Tutaj mówię cały czas, moja intuicja gdzieś tam mi podpowiada, że trzeba to połączyć. Drzewa mogą nas uratować, a my je z ubością wycinamy. Skąd na to pieniądze? Skąd pieniądze na... Więc ja sobie tutaj otworzyłam nasz budżet. Znaczy przede wszystkim wydaje mi się, że skąd pieniądze? Z budżetu, to wiadomo, że z naszych podatków. A dwa, że zrezygnacja z funduszu kościelnego i wyprowadzenie religii jakby ze szkół. To są zobowiązania państwowe na 2 miliardy... Problem z RIL. 2 miliardy 300 milionów złotych. Rezygnacja z zakupu nowych samolotów szturmowych F-35, a to jest 17 miliardów. Nie wiem, czy jakby jest to konieczne. Znaczy, mamy tutaj już pod 20 miliardów złotych, które możemy przeznaczyć na termomodernizację, na instalowanie na przykład w spółdzielniach mieszkaniowych paneli solarnych, na dofinansowanie tej produkcji domowej energii w tym rozproszonym modelu. To są wszystko konkretne środki. I tylko wszystko zależy od polityków i tego, jakie priorytety wybiorą. Wydaje mi się, że F-16 i dofinansowanie religii... F-35, przepraszam, rzecz jasna. F-35A, czy dofinansowanie religii i fundusz kościelny to są rzeczy, z których jako społeczeństwo możemy bez problemu możemy się obejść, a bez realnych działań na rzecz walki z przeciwdziałania skutkom katastrofy ekologicznej po prostu nas nie stać. Ja bym chciała słowem trochę się z tobą nie zgodzić, bo oczywiście fundusz kościelny i tak dalej, to ja się akurat zgadzam, ale my, nie wiem, czy akurat to F-35A, czy jakikolwiek inny sprzęt wojskowy, my w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy mamy za naszą granicą tak naprawdę Rosję, która jest bardzo agresywna i już dzisiaj w mojej opinii rozgrywa politykę naszą wewnętrzną, my musimy mieć się czym bronić. Nie? I na pewno nie jest kluczem do tego polityka pana Macierewicza czy Misiewicza, ale pomimo tego, że to nie jest może dzisiaj popularne stwierdzenie, my również musimy mieć wojsko, które będzie nowoczesne i będzie mogło w razie czego obronić nasze granice. Zobaczmy sobie, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, gdzie tak naprawdę trwa wojna. Akurat byłam w tym roku 2 razy na Ukrainie i ten kraj jest w tej chwili tak naprawdę, pomimo wszelkich miłych słów na temat tego, jak to jesteśmy z Ukrainą, on jest sam. I no nic tylko, się nie dzieje. Na szczęście Polska nie jest sama, już ale możemy Polska jest członkiem NATO i Polska jest członkiem Unii Europejskiej. I ja też nie wiem, z kolei nie jestem wojskowo, ale uważam, że nie myślałabym o tym, skąd zabrać, żeby coś sfinansować. Ja na przykład ten fundusz kościelny wolałabym przeznaczyć, może wolałabym, uważam, że on powinien być przeznaczony także na edukację.
która jest również niedofinansowana, więc ja myślę, że nie powinniśmy się tutaj bawić w podział budżetu, skąd zabrać i dokąd włożyć, tylko chyba na tej pierwszej części tak naprawdę tego pytania. Znaczy było tutaj z budżetu, takie, było ze środków unijnych. Odpowiedziałam na to pytanie, to dotyczy różnego rodzaju priorytetów, ale zainteresowałaś mnie tym, co powiedziałeś. Oczywiście jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, zawsze mieliśmy takich, a nie innych sąsiadów i naprawdę nie wiem, czy te F-35A w przypadku, gdyby doszło do wojny, cokolwiek by tutaj zmieniły. Dlatego przede wszystkim w mojej ocenie najważniejsza jest współpraca z naszymi partnerami europejskimi i współpraca w ramach NATO. I to jakby my sami, to też jest takie trochę naiwne myślenie w moim odczuciu, że sami jesteśmy w stanie się, gdyby doszło do wojny z Rosją, obronić. Bo chyba nie jesteśmy i musimy współpracować w ramach tych sojuszy, które mamy. Proszę Państwa, samoloty, ile ich będzie? 20, 30 czy 50? A ile samolotów podobnej jakości ma, jeśli już Rosja powiedzieć? Proszę Państwa, w każdej sekundzie jesteśmy 10 razy nakryci przez inne samoloty potencjalnego nieprzyjaciela, jeśli można użyć takiego języka, w porównaniu do tych przez nas posiadanych 35A czy 35B, nie wiadomo których, tak? Poza tym kwestia i tak jest odległa, bowiem jak się okazuje, to miały być kupione już dużo wcześniej helikoptery, miał być zakupiony inny sprzęt i okazuje się, że to są tylko i wyłącznie trzy w zasadzie przechwałki obozu rządowego, a kwestia i tak nie jest realizowana. Rzeczywiście, jeśli by mówić o bezpieczeństwie, to niespecjalnie nam dzisiaj samoloty to zapewnią, ani myślę, że niespecjalnie też i czołgi przysłowiowe. Tylko jeśli już, to dobrosąsiedzkie stosunki ze wszystkimi sąsiadami. To jest klucz do bezpieczeństwa kraju. Ja jeszcze dopowiem jedno zdanie, że nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, że nie chodzi mi o te konkretne samoloty, czy to mam samoloty, czy cokolwiek innego, tylko że my powinniśmy jednak na obronność wydawać pieniądze i nie pozbywałabym się tego tak łatwą ręką. Dobra. Jak chodzi o samoloty, wydaje mi się, że jak chodzi właśnie o... Oczywiście samoloty jest fajna rzecz, tylko po pierwsze, jak chodzi o wojnę na Ukrainie, to taką współczesną właśnie wojny hybrydowej, kiedy obie strony udają, że wojny nie ma, to nie używają samolotów. Te samoloty bardzo... Jak dobre by nie były, to siedzą spokojnie, grzecznie w hangarach. Natomiast oprócz tego właśnie to jest, wydaje mi się, taka macierewiczowska polityka, bo żeby nie było, oczywiście warto jest mieć zmodernizowaną armię, natomiast to jest takie właśnie macierewiczowskie podejście z tym, co kupimy i za jaką cenę, że to jest takie po prostu patrzenie dalekoosiężne w przyszłość i stwierdzamy, to ja kupię czołga i samolota i teraz będziemy bezpieczni. I to jest po prostu takie wzięcie i podpisanie jakiegoś kontraktu i będzie super. I tak, te karakale to były fuj, ale zrobimy coś zupełnie innego za jakieś duże pieniądze, ale co myślę już nic, więc się będziemy lubić i wtedy będzie wszystko super. Ja będę zadawał po kolei pytanie od literki A do literki J. I poproszę, żeby odpowiadać tak, nie. Ja może zaproponuję nowy. I jeszcze poproszę Bartosza później, żeby jako czwarty powiedział też tak, czy nie, czyli czy to jest generalnie możliwe pod względem prawnym, czy nie. Czytam to pytanie. Chciałbym, żeby ta kwestia, o której teraz będziemy rozmawiać, żeby ona tutaj bardzo mocno wybrzmiała, bo jest to jedna z głównych kwestii, która jest podnoszona przez rządzących. Czy zgadza się pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi? Jedziemy. Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach? Nie. Nie. Mogą. Czyli tak? Tak. Nie. Nie. Mogą. Nie najbardziej. Podsumuję. Dobra? Wszystkie te pytania mają podobne. B. Wynagrodzenie księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach powinny być finansowane ze środków publicznych? Nie. 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 Okej. Czy należy na przykład w większym zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych? Nie. Nie? No było nie. 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 D.
czy należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych. To jest ten słynny... Nie. Artykuł 196. Znaczy, wydaje mi się, że... Że jeśli... Że tak. O. Tak. Tak. Krótko. Należy znieść. Znieść. Paweł? Należy znieść przepisy o obrazie uczuć. Ten słynny artykuł... Tak. 196. Tak? Tak. Tak? Należy znieść. Wow. Tak. Należy znieść. Jestem okay. Czy należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków uznaniowych z budżetu państwa, tak zwany fundusz kościelny, oraz opodatkowania dochodów tych organizacji? Tutaj, jeżeli tu jest takie pytanie troszkę rozszerzające, jakby, poprosiłbym o jedno zdanie, oprócz tego tak, nie, to jedno zdanie wyjaśnione. Tak, przychodzi mi tak szybko na myśl tak naprawdę system niemiecki, gdzie opodatkowani są wierni danego kościoła i ten podatek finansuje... Tak. Jako odpis tam z PIT-u na tak. przykład, tak? Mhm. Okej, okay, dobra. Paweł? Analogiczne rozwiązanie, odpis PIT-u dla osób, którzy chcą rzeczywiście wspierać kościół czy związek wyznaniowy. Mhm. Agnieszka? Przepraszam, bo ja tutaj się... tak, i likwidacja funduszu kościelnego. Tak. Tak, więc mówię, że trzeba oczywiście, ale odpowiedź należy, tak, należy zmienić zasady, rzecz jasna, należy zmienić zasady, trzeba zlikwidować, moim zdaniem, fundusz kościelny. Ten opodatkowany wzór, tak samo jak związki, możemy, nie wiem, organizacjom pozarządowym przy rozliczaniu się odpisać jakiś procent, tak samo, dlaczego nie na rozwój i kościoła, instytucji, czy katolickiego, czy protestanckiego, czy jakiegokolwiek innego związku wyznaniowego. Dobra. A jeszcze uważam, że jeszcze jedna rzecz, że jest, ja uważam, że coś, co się, o czym się nie mówi, jest nieodpłatna praca osób, które są w jakichś zgromadzeniach i uważam, że jakby ciężar zapłaty za pracę, którą wykonują misi, siostry zakonne i tak dalej, powinien ponosić Kościół i to też powinno być jakby jasne, jasne i transparentne. Czy należy dążyć do zmiany obecnej umowy konkordatowej ratyfikowanej w 1998 roku? I tutaj też oprócz odpowiedzi A, nie, tak, nie, to jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia. Czyli należy według mnie zmienić obecną umowę w takim sensie, żeby zdjąć z naszego państwa wiele niekorzystnych zapisów, które w tym konkordacie mamy, które również na przykład sprawiają, że tak przykładowo, że księża nie podlegają bardzo często jurysdykcji polskich sądów. Tak. Okej, Paweł? No generalnie tak, ale bez wielkich jakichś takich przełomów powiedziałbym te zmiany, żeby jeśli już wprowadzać. Okej. Okay. Znaczy można małżeństwa będzie można na przykład zawierać konkordatowe nadal. Jeszcze raz? Mówię, że żeby można było małżeństwa na przykład konkordatowe zawierać nadal. Dla wyznawców wiary tak, okej. Okay. Ja oczywiście jestem, rzecz jasna, tak i uważam, że paradoksalnie dogadanie się z papieżem Franciszkiem będzie o wiele łatwiejsze niż dogadanie się z polskimi hierarchami i polskim biskupem. Okej, następne pytanie. To bez zmiany, czy stosunki między Kościołem katolickim a organami władzy różnych szczebli są właściwe? I też jedno zdanie oprócz, tak nie, to ja mówię. Powiem tak, są niewłaściwe. I są niewłaściwe od dawna. Te związki polityki i kościoła od przynajmniej kilkudziesięciu lat, bo mówimy o wolnej Polsce, są w mojej opinii szkodliwe dla naszego państwa. I uważam, że należy to zmienić najbardziej. No, widziałbym płaszczyznę do zmian przede wszystkim z perspektywy ostatnich, powiedzmy, 4-5 lat, tak, kiedy oddziaływanie wiernych na to, co się kształtuje jako system polityczny przez pryzmat partii, ma w mojej opinii jednak zbyt duży wpływ na rozwój sytuacji w kraju.
Ja uważam, że Kościół odegrał bardzo dużą rolę w 89, przed 89 roku i jako taki dostał ogromny kredyt zaufania społeczeństwa i ma nieproporcjonalnie duży wpływ na sferę publiczną jako komentator i właściwie czwarta, piąta władza w tym kraju. W krajach takich jak na przykład Hiszpania, gdzie Kościół współpracował z reżimem, takiego mandatu jakby zaufania nie ma. Myślę, że hierarchowie, nie mówię o księżach, ale hierarchowie Kościoła katolickiego z panem Jędraszewskim na czele i z wieloma innymi hierarchami, nie mówię o księżach, jakby dawno to nadszarpnęli i strasznie obniżyło to standardy naszego życia publicznego. I jest to konieczne i wyjdzie też na zdrowie Kościołowi. Jeden z moich ulubionych księży, ksiądz profesor Michał Heller, on jest fizykiem i mówi, używa takiej metafory, że w Polsce od lat Kościół pragnie wiernym to wino wiary wrzucić do gardła aż z butelką. I niestety jest to prawda, uważam, że Kościół powinien robić to, jasne, przekonywać do wartości i pomagać wiernym w rozwoju duchowym, a na pewno nie mieszać się do polityki i to trzeba bezwzględnie naprawić. Tak, i tu to jest bardzo następne pytanie, jest oczywiście bardzo, bardzo jakby podobne. Aha, czyli odpowiedziałam na to. Tak, tu jest tak, nie, czyli czy idea rozdziału Kościoła i państwa jest właściwa? Oczywiście, że tak. Jednym słowem, tak? Jednym słowem. Tak, nie. Słowem? Tak, generalnie. Tak. Mieszko, tak. Oczywiście. Kolejne pytanie, czy należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej? Tak, nie? Tak. Paweł? Symboli religijnych może być wiele, jak jest jeden wieszany, no to ktoś może się poczuć dyskryminowany niestety. Czyli? Odpowiedź? Czyli w tej opcji by wychodziło, tak. Że tak. Że tak. Tak. I ostatnie pytanie. Czy duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie, jak funkcjonariusze publiczni? Ale którzy funkcjonariusze publiczni? Funkcjonariusz publiczny, to jest taka... Taki... Proszę posłuchajmy eksperta. Eksperta poprosimy. Nie ja formułowałem to pytanie, ale rozumiem, że nie są to powszechne zasady odpowiedzialności, tylko w jakiś sposób modyfikowane i ograniczone z uwagi na to, no, tak jak immunitet. Tak to rozumiem, czyli są pewne szczególne zasady pociągnięcia do odpowiedzialności, inne niż dla normalnego obywatela. Przepraszam, nie. Chodzi tutaj, wydaje mi się, że tutaj chodziło pytaniodawcy o to, że ochronię w zakresie tego, że jeżeli podczas do policjanta używamy wobec niego naruszamy jego nietykalność cielesną, to jest to naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, a nie zwykłe naruszenie. Panie mecenasie, to jest ten funkcjonariusz publiczny, o to chodziło. Ale wtedy, kiedy jest na służbie, tak? Tak, na przykład. No to też nie. To... Nie wiem, to ja powiem tak, według mnie żaden. Nie, osoba nie, uważam, że nie. Obywatelem i obywatelką tego kraju. No. Paweł? To znaczy to pytanie chyba można powiedzieć, że jest generalnie zakręcone. Tak? No właśnie. Myślę, że można byłoby je, przepraszam, przedefiniować w ten sposób, czy jest osoba duchowna funkcjonariuszem. O to chodziło. Być może tak należałoby to postawić. Tak nie jest. No to w sensie przecież państwowości nie jest, tak? Nie, no nie jest. I Agnieszka nie jest. I na koniec poprosimy Bartosza, który podsumuje. Ja mogę ad vocem zrobić do tego ostatniego pytania, bo mam wrażenie, że dzisiaj to się cieszą jakby taką opieką i są strukturalną i stoją ponad prawem i mówię tutaj o haniebnych przykładach tuszowania afer aktów pedofilskich w kościele i przesuwania, narażania kolejnych dzieci na to samo i przesuwania jednych księży z parafii do drugiej. Myślę, że to właśnie trzeba zmienić, a nie w drugą stronę. To jest kwestia konkordatu. To jest kwestia ogólno, że tak powiem, społeczna w tych wszystkich przypadkach, gdzie tego sytuacje typu się dzieją i to należy napiętnować niezależnie kto. Dla mnie jest to fakt nie do przyjęcia. Dajmy szansę ekspertowi teraz. Tego pytania.
zgodzicie się chyba Państwo wszyscy, że dzisiaj państwo nowoczesne jest państwem świeckim. Natomiast pytanie, które się tutaj pojawiło, to jego geneza wynika z tego, że wszyscy czujemy pewną nieproporcjonalność. Ale z trzeciej strony, tego samego medalu, przyglądając się temu zagadnieniu, czy instytucje religijne są potrzebne? Tak pozwolę postawić tezę, że jak najbardziej są potrzebne, ponieważ są pierwotnym elementem ładu społecznego. Kiedy jeszcze nie było państwowości, kiedy prawo się dopiero rodziło, to wówczas Kościół katolicki, tak jak na naszym terenie, ale nie tylko, w każdym razie instytucje religijne zaprowadzały ten ład społeczny. Więc stąd się w dużej mierze wzięło również prawodawstwo, stąd się wzięło nowoczesne społeczeństwo. Ono nieco wyprzedziło instytucje religijne, ale nie możemy ich wykluczać. Każde rozwinięte społeczeństwo, jak na przykład społeczeństwo niemieckie, pielęgnuje religię w swoim łonie, ale robi to w sposób zrównoważony. My mamy pewną nadbudowę historyczną oczywiście, wynikającą także z zasług Kościoła katolickiego. Natomiast on dzisiaj dominuje, więc wydaje mi się, że pewne zasady pluralistyczne, być może jakiegoś rodzaju parytetu, kiedy nie możemy i nie chcemy wycofać instytucji religijnych z życia publicznego, powinny zaistnieć. A zatem państwo świeckie, które wspiera swoje religie i które w sposób równocenny traktuje wszystkie symbole religijne, to jest zapewne rozwiązanie zgodne z konstytucją i zgodne z duchem europejskim, a także zgodne z historią Rzeczpospolitej, bo proszę pamiętać, że to dopiero od czasów Gomułki staliśmy się państwem jednorodnym, a wcześniej byliśmy pięknym państwem pluralistycznym, wieloreligijnym, wielojęzykowym, wieloetnicznym i to była pierwsza i najpiękniejsza demokracja całej. Magda ma tutaj... Ja chciałam tylko ad vocem, bo wydaje mi się, że jakby nie mam problemu z tym, że kościoły, wyznania powinny mieć swoje miejsce w państwach. Ale nie zgodziłabym się z tobą, że to wynika jakby z tego, że właśnie stało u źródła zaprowadzania ładu społecznego i tak dalej. Wydaje mi się, że to było dużo wcześniej i wynika po prostu z tego, że ludzie, że wiara jest jakby taką potrzebą właśnie duchowości, tak? I poszukiwania właśnie w swoim życiu, bądź też polegania. Mamy tak, jako gatunek mamy po prostu takie skłonności i z tego względu choćby wydaje mi się, że miejsce religii różnego rodzaju, wiary w różne rzeczy jak najbardziej nie powinny być ograniczane w naszym państwie, tak jak w każdym innym, tylko traktowane rzeczywiście w sposób pluralistyczny. Wojska obrony terytorialnej powinny zostać zlikwidowane. B. Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Robimy kolejkę? Dobrze. No czyli jedziemy jeszcze raz. Dobrze. A, jeszcze raz. To A. Czy wojska terytorialne? Agnieszko. Ode Agnieszki. Tak. Zlikwidować. Tak, zlikwidować. Woda? Nie. Nie. Dobra. Powiem szczerze, że jeśli się ktoś w tym spełnia, nie kosztuje to niczego budżetu, można przeformułować po prostu samą... Czyli nie? Nie, niech sobie będą. Niech sobie będą. Niech pomagają w sytuacjach rzeczywiście klęsk żywiołowych, ale może to, do czego zostały powołane. Słuchajcie, nie rozwijamy tutaj pytania. To było pytanie tak, nie. Tak, nie. Tak, nie. Czyli nie. Ale to niech będą, jeżeli nie są. To było pytanie tak, nie. Nie. To jest macierewiczowski wynalazek. To jest tak, że okej. Ja się odnoszę do tego, czy one są, to ale było nie, pytanie, ale tak? Kochani, mamy mało czasu. Ja próbuję abstrahować, okay. Jakby nie zależnie. Zaraz. Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe. Na przykład w wymiarze 6 miesięcy. Agnieszko? Czy to pytanie, bo ja przepraszam, się dopytam, czy tutaj chodzi o to, czy należy tak, przywrócić obowiązkowo, no nie no, przepraszam. Tak, obowiązkowa służba wojskowa. Tak, jak najbardziej, to jest obowiązkowa służba wojskowa. Tak. Nie, uważam, że to wy profesjonaliście. Dobrze. Mówię nie, bo wcześniej są wojska terytorialne. Okej. Nie. Nie. Profesjonalne wojsko. Jedziemy dalej. W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Nie uważam, że to jest najważniejszy priorytet. No, bo cały czas no tak jak orlik. Ja myślę, że nieważniejsze są żłobki, orliki czy świetlice tak. kulturalne. Ogólnodostępne to znaczy, że nie będąca częścią military area restricted permission, nie. Dla każdego pełnoludniego. Dobrze. Krótko mówiąc, czy strzelnica jest potrzebna, czy... Nie, jeżeli nie. Stany Zjednoczone... Przepraszam, bo Paweł się nie wypowiedział jeszcze? Ale jeszcze nie, bo ja go pytałem. Nie. Dwoje się nie wypowiedzieliśmy. Teraz Paweł. Stoję na stanowisku, że nie. Powinna. Nie, czy powinna, to jest pytanie. Nie, czy może. No, powinna. Czy powinna? Tak? Nie. Nie dziękuję. Nie powinna. Może się wolisz znaleźć żłobki, tam, gdzie... Dobrze. Ja wolę żłobki, przed szkołę, szkoły. Obowiązkowa strzelnica w każdym żłobku. Dobrze. To nie tak miało być. Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów? Krótkie pytanie, tak, nie. 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 Złożony być może. No ale no, ja wiem, być może, no to jest. Jasne, okej. Ale w jakim. To jest o kierunek polityki tak naprawdę jest pytanie. Nie. Czy powinniśmy w tym kierunku zbierać? Dobrze, nie. Nie. Magda? Nie. Nie. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za to, że wzięliście udział. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli, dziękuję wszystkim, którzy nas obejrzeli, oglądali i przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej, nazwijmy to, mini debacie.